Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w niedzielę 30 kwietnia 2023 roku. Tak, ostatni dzień kwietnia, jutro 1 maja, prawda? W Polsce ta tradycja jest dobrze znana wszystkim Polakom, więc tak przy okazji chciałbym tylko nadmienić, jaka jest różnica tutaj we Włoszech odnośnie tego święta, taki wolny dzień od pracy, więc tutaj jest taka fajna tradycja, że właśnie Włosi robią zakupy na 1 maja, kupują już dzień wcześniej butelkę dobrego białego wina, które bardzo dobrze będzie się akompaniowało z żółtym serem, ale z tym takim twardym serem, gdzie zresztą już teraz w Polsce to jest też znany. Można kupić w Polsce też ten ser, tak zwany parmigiano, prawda? Taki fajna feta, taki kawałeczek, jak się tort kroiło w takie trójkąciki, prawda? No to ten ser tak jest też krojony, tutaj sprzedawany w takiej formie. Kupujecie to parmigiano, do tego właśnie białe wino i bób. O, ja lubiłem bób, jak byłem mały, pamiętam, bardzo lubiałem taki gotowany bób, prawda? Jeszcze taki jeszcze ciepły, najlepszy jest taki, wiadomo, prosto zgotowany, taki jeszcze cieplutki, fajny jest. Tutaj natomiast je się bób, można by tak powiedzieć, taki niedojrzały, prawda? Bo w Polsce bób się jadło raczej, jak już był dojrzały, właśnie się gotowało i się jadło taki miękki bób. Tutaj też z bobu jest bardzo dobry przepis na pastę, prawda? Jest fajny przepis na kluchy, prawda? Na makaron z bobem w sosiku, elegancko, bardzo mi smakuje. Ale tak jak mówiłem, dopiero sezon się zaczyna. Bób dopiero rośnie, więc kupuje się takie strączki właśnie zielone, gdzie w środku jak się właśnie jeszcze otworzy taki strączek z tym bobem, to te ziarenka są jeszcze takie małe, zielone, ale właśnie powinny być takie już w miarę miękkie i soczyste. No i do tego wiadomo, kawałek sera żółtego, lampeczkę dobrego białego wina, no i tak właśnie przeważnie w porze obiadowej, powiedzmy, tak sobie tak na 1 maja Włosi robią przepisy z tego bobu, pomijając już właśnie to, że też można zrobić bardzo dobry talerz pasty na bobie. Dobra, to odnośnie tak 1 maja i tego święta, tradycji tutaj jak we Włoszech się obchodzi. Troszkę tutaj nabąknąłem, więc teraz przejdę może do treści pewnego komentarza, który się pojawił pod ostatnim moim nagraniem. Faryzejska wiara równa się wiedza. I tutaj właśnie chcę się odnieść do komentarza znanej nam komentatorki Megawita, którą serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie wszystkich komentujących i wszystkich oglądających. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, jaki dać tytuł tego nagrania, bo równie dobrze mógłbym dać tytuł nagrania, że doświadczenie równa się wiedza, ale nie zawsze. I dlaczego z tym takim znakiem zapytania? No właśnie, odnośnie tego znaku zapytania jest pewien wyjątek, tak zwany paradoks śmierci. I chyba raczej tytuł będzie paradoks śmierci, kropka, doświadczenie równa się wiedza, ale nie zawsze. Więc tak, przejdźmy może do komentarza, w którym to tutaj pod tym ostatnim nagraniem faryzejska wiara równa się wiedza napisała Megawita taki oto komentarz. Oczywiście zgadzam się, że wiedza nie równa się wiara.
Z wiedzy może wyłonić się różna wiara, czego świadkami jesteśmy. Myślę, że trzeba odróżnić wiedzę od zaufania. Bez wiedzy nie można uzyskać zaufania. Adam i Ewa mieli wiedzę, ale brakło im zaufania. I zaufanie wywodzi się i z wiedzy, i z doświadczenia. I tu chciałbym się odnieść do tych przedostatnich słów, przedostatnich linijek, gdzie jest napisane: Adam i Ewa mieli wiedzę, ale brakło im zaufania. No, to czy mieli wiedzę, to właśnie z tym pytaniem teraz kieruję się do Was, drodzy słuchacze, dlatego że, no, zobaczmy sobie tutaj do Biblii, prawda? Do Księgi Rodzaju, prawda? Tak zwany drugi opis stworzenia człowieka, tak? Nie będę tego wszystkiego czytał, chcę tylko, żeby się utrwaliło, bo nigdy nie wiadomo. Może dla przyszłych pokoleń wpadnie takie nagranie, akurat z tak bardzo ważną częścią Księgi Rodzaju. Więc ciekawe jest tutaj, prawda, gdzie pisze tak. Zobaczcie, co mówi Stwórca do swojego stworzenia, które stworzy, tak? A tak przykazał Pan Bóg człowiekowi: z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. No i tutaj teraz właśnie zaczyna się, jak to ująć. W każdym razie wiemy przecież, że Adam i Ewa byli pierwszym stworzeniem, którzy nawet nie zostali zrodzeni, oni zostali stworzeni, czyli dlatego byli pierwsi. Przed nimi nie było jeszcze żadnego człowieka, prawda? Będąc pierwszymi istotami takimi ludzkimi, stworzonymi na obraz, no tutaj już w tym drugim opisie stworzenia jest dużo do dyskusji, bo akurat w tym drugim stworzeniu w ogóle nie jest napisane, żeby Adam i Ewa byli stworzeni na obraz Stwórcy, ale to temat w innych nagraniach poruszałem w tej kwestii. W każdym razie Adam i Ewa są pierwszymi stworzeniami, prawda? Pierwszymi ludźmi, którzy zostali stworzeni. I teraz, skoro przed nimi nie było żadnego człowieka, który mógłby umrzeć, prawda? Czyli Adam i Ewa nie znali śmierci, tak to nazwijmy. Oni nigdy nie widzieli przede wszystkim umierającego człowieka. No to jest też jakieś takie paradoksalne, kiedy Stwórca mówi do swojego stworzenia: nie ruszaj tego czy tamtego, albo nie jedz tego czy tamtego, bo jak dotkniesz, czy jak zjesz, to umrzesz. Ludzie, którzy w ogóle nie wiedzieli, czym jest śmierć, prawda? Jak można do nich zwrócić się z takim terminem, tak? Jak można powiedzieć człowiekowi, pierwszemu człowiekowi, takiemu Adamowi i Ewie, którzy tyle co zostali stworzeni, powiedzieć im: nie jedz tego czy tamtego, bo jak zjesz, to umrzesz. Prawda? No to jest jakieś troszeczkę takie zafiksowane, prawda? Jakieś nienormalne, bym powiedział. Chyba zgodzicie się ze mną, prawda? No, takimi słowami zwrócić się do stworzenia, które w ogóle nie ma zielonego, bladego pojęcia, czym jest śmierć, prawda? Oni takiego doświadczenia jeszcze nie mieli. I skoro nie mieli, to tym bardziej nie mieli żadnej wiedzy na temat opartego takiego doświadczenia, prawda?
Więc jak można takim ludziom powiedzieć, nie jedz tego, bo jak zjesz, to umrzesz? Przecież oni o tym w ogóle nie mieli zielonego pojęcia. Tak jak powiedziałem, nie mieli bladego pojęcia, czym jest śmierć. I tu dochodzimy teraz właśnie do tytułu mojego nagrania, gdy tak się zastanawiałem. Prawdą jest, że doświadczenie równa się wiedza, ale w tym przypadku nie zawsze. Nie zawsze doświadczenie równa się wiedza. I tu właśnie dochodzimy do tak zwanego paradoksu śmierci, bo mimo to, że Adam i Ewa umarli, mimo to, że według Biblii wynika na to, że no, życie na ziemi nas, ludzi, praktycznie dobiega 6000 lat, prawda? Tam, nie wiem, według wyliczeń różnego rodzaju tam tych, powiedzmy, wyliczeń u rabinów, prawda? To chyba żyjemy tam 5700 coś, czy 5800, coś takiego, już nie pamiętam. W każdym razie można powiedzieć, że chyba tam brakuje 200, może 150 lat, żeby dojść do tak zwanego szóstego tysiąclecia, prawda? Czyli żyje człowiek na ziemi już prawie 6000 lat. Każdy z nas widział, jak człowiek umiera. No może nie wszyscy widzieli, ale w każdym razie większość ludzi widziała, jak ktoś tam im z rodziny, czy nawet nie z rodziny, na ich oczach zmarł. Takie na przykład doświadczenia ludzie mają. Doświadczenia w sensie takim, że doświadczyli, będąc naocznym świadkiem, jak po prostu ciało ludzkie umiera, prawda? A paradoks śmierci polega na tym, że mimo to, że człowiek wie o tym, że jest śmiertelny i że umiera, to mimo tego żaden z nas wiedzy na ten temat nie ma żadnej. A już na pewno nie ma wiedzy opartej na doświadczeniu śmierci. Dlatego, że nie ma takiego człowieka, który by rzeczywiście umarł, na przykład tak jak Jezus Chrystus, bo tutaj już pomijam różnego rodzaju tak zwane przykłady śmierci klinicznej. Nie ma żadnego takiego człowieka, który rzeczywiście jego ciało umarło, gdzie można by było stwierdzić, jeśli chodzi tutaj ze strony lekarskiej, kompletny zgon, prawda? I żeby takie, powiedzmy, ciało, gdzie rzeczywiście już nie ma żadnych funkcji życia w nim, po kilku dniach, prawda, chociażby nie tylko tak jak Jezus, ale tak jak Łazarz, na przykład po 4 dniach został wskrzeszony. Nie ma żadnego człowieka, który mógłby powstać z martwych i teraz tu wśród nas żywych podzielić się tym właśnie doświadczeniem, czyli podzielić się tą wiedzą. Nie ma żadnego człowieka, który mógłby powiedzieć tu, prawda? Wśród nas żyjących nie ma żadnego takiego żyjącego człowieka, który mógłby powiedzieć, słuchajcie, ja mam wiedzę na temat tego, czym jest śmierć. Doświadczyłem jej, a ponieważ doświadczyłem, więc mam wiedzę na temat tego, czym jest śmierć. Nie ma ani jednego człowieka, który mógłby się tą wiedzą, opartą na tym doświadczeniu śmierci, tu wśród nas podzielić. Wiemy, że są różne teorie, różne domniemania. Jedni wierzą w to, że człowiek jest pusty jak balon, prawda? Jest tylko zwykła taka właśnie powłoka, która jest zwana ciałem fizycznym, a w środku jest człowiek pusty jak balon. W momencie śmierci ta nasza struktura fizyczna się rozkłada w proch, robaki potem tam się pojawiają i je se podjadają, prawda?
Inni wierzą, że jednakże ta powłoka fizyczna, którą my możemy doświadczać, dotykać, widzieć i tak dalej, jest w rodzaju po prostu takiego kombinezonu, gdzie po prostu jest nałożony na tą prawdziwą strukturę człowieka, który jest duchem, prawda? Więc w momencie śmierci ciała fizycznego, umiera to ciało fizyczne, ale nie ciało duchowe, prawda? Które no, praktycznie tutaj w tej rzeczywistości, w tym wymiarze po prostu się wciela albo jakby przeobleka się w to ciało fizyczne, by móc po prostu zaistnieć, poruszać się w tej rzeczywistości, prawda? W tym wymiarze. Więc no, tak jak mówię, teorii jest różnych, wiele, ale nie ma żadnej takiej stuprocentowej, prawda? Czyli nie ma ani jednego człowieka na świecie, który mógłby powiedzieć w 100%, że prawda jest taka i taka. Ja doświadczyłem tej prawdy i mam na ten temat wiedzę solidną, z którą się mogę podzielić. Prawda? No, żeby tak już nie wałkować w kółko. Wiecie, o co mi chodzi? No nie ma ani jednego człowieka, który mógłby mieć wiedzę opartą na doświadczeniu śmierci. Prawda? Czyli no, powracając do komentarza Megawity, gdzie napisała, że Adam i Ewa mieli wiedzę, no ja sądzę, że wiedzy nie mieli. Wiedzy nie mieli. I tak jak właśnie powiedziałem, no zostawić was chcę z tym właśnie pytaniem. Dlaczego Stwórca, dobrze wiedząc, że Adam i Ewa nie mieli wiedzy opartej na doświadczeniu śmierci, nie wiedzieli, czym jest śmierć, nie mieli o tym w ogóle żadnej wiedzy, żadnego pojęcia, czym jest śmierć, czemu Stwórca do swojego stworzenia zwrócił się z takimi słowami: nie jedz z drzewa dobra i zła, bo w momencie, kiedy z niego zjesz, to umrzesz. Dziwię się, że w Biblii nie jest napisane, że Adam i Ewa nie zadali pytania swojemu Stwórcy, a co to jest śmierć? Bo ja przypuszczam, że na dzień dzisiejszy, nawet jakbyśmy byli właśnie takimi malutkimi dziećmi, nawet jeśli nawet już nie mówię, że ktoś by poszedł do szkoły, nawet jak już potrafimy rozmawiać ze swoimi rodzicami, prawda? I mama by powiedziała, czy tak jak taki banalny przykład podam z tym najlepszym przykładem, taki przecież było, gdzie się zawsze mówiło do dzieci, żeby przypadkiem gdzieś tam palców nie wkładać do kontaktu, prawda? Bo cię może kopnąć prąd. No, no. I proszę teraz dziecku taką definicję wytłumaczyć. Czym jest prąd i być kopniętym przez prąd, prawda? No dziecko jak tego nie doświadczy, to nie będzie mogło to jakoś sobie zrozumieć, jakoś to wyświetlić w swoim umyśle, ten obraz tego wszystkiego, całego zdarzenia, tego doświadczenia, które można mieć na przykład z prądem, prawda? Ale tak troszeczkę zrychałem. Ale chodziło mi o to, że na przykład małemu dziecku, jakby się zadało takie pytanie właśnie, nie wsadzaj palca do kontaktu, bo umrzesz, to przypuszczam, że każde dziecko od razu zada pytanie, a co to znaczy umrzeć, prawda? No ja się dziwię, że właśnie Adam i Ewa takiego pytania swojemu Stwórcy nie zadali. A powinno się w tym opisie takie pytanie ze strony Adama i Ewy znaleźć. Co wy o tym sądzicie? No, z tym pytaniem właśnie was zostawiam. Być może pojawią się jakieś mądre komentarze. Za te mądre z góry dziękuję.